25 milionów będzie kosztowała Wrocław podwyżka cen energii elektrycznej i gazu tylko w samych placówkach edukacyjnych. Wyższe ceny odczują także inne placówki użyteczności publicznej, na przykład szpitale lub domy pomocy społecznej. Samorządowcy nie mają pojęcia, skąd wziąć na to pieniądze. Platforma Obywatelska w poprzednim tygodniu złożyła projekt ustawy, który ma pomóc mieszkańcom spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Teraz zapowiada wsparcie dla instytucji, które pełnią funkcje publiczne. Partacze z PiS-u tak skonstruowali przepisy, że niestety w tych budynkach użyteczności publicznej trzeba płacić nawet kilkaset razy więcej za gaz i dwukrotnie więcej za energię elektryczną. Podwyżki cen energii i gazu widać na każdym kroku. Wyższe stawki dotykają mieszkańców. Niestety nowe ceny odczują także samorządy i instytucje publiczne. Sytuacja nie wygląda dobrze, bo drożyzna może wywrócić budżety i działalność wielu miejsc. Ksiądz Robert Sitarek nadzoruje Dom Pomocy Społecznej Miłosierny Samarytanin. DPS za prąd jest rozliczany według taryfy biznesowej, a to dla placówki oznacza ogromne problemy finansowe. Wzrost o kilkaset procent przełoży się na spadek jakości funkcjonowania placówki i przede wszystkim na jej podopiecznych, bo DPS ma określony budżet. On nie przewiduje możliwości pokrycia tak drastycznych różnic kosztów, żadnych, w tym kosztów nośników energii. I to będzie oznaczało, że trzeba będzie czynić jakieś oszczędności, bliżej nieokreślone. Oszczędności nie możemy czynić na opiece. Jednocześnie mamy do czynienia z taką podwyżką, o jakiej w tej chwili rozmawiamy. I tak naprawdę budżet Domu Pomocy Społecznej, czy budżety Domów Pomocy Społecznej, tego po prostu nie wytrzymają. Problem dotyczy nie tylko DPS-ów, ale także placówek opiekuńczo-wychowawczych, szkół specjalnych, przedszkoli, żłobków. We Wrocławiu jest ich 250, do każdej z nich miasto będzie musiało dołożyć. Podwyżki cen energii i gazu we wrocławskich placówkach edukacyjnych to dodatkowe minimum 25 milionów złotych. Dzieci będą uczyły się przy świeczkach zapalonych, ponieważ jak samorządy nie dostaną wsparcia żadnego finansowego, to nas po prostu nie będzie stać na to, żeby zapłacić, żeby dopłacić do podwyżek, jakie nam rząd Prawa i Sprawiedliwości zafundował. Naprawdę nie wiem, skąd my w samorządzie mamy wziąć na to pieniądze. Za energię gazową, wykorzystywaną z gazu, mam zaplanowane 600 tysięcy złotych. Nawet przyjmując ten niski pułap 300%, ja muszę znowu znaleźć gdzieś 2 miliony. I naprawdę nie mam już dzisiaj gdzie tego znaleźć. No, chociażbym bardzo chciał, no to po prostu nie ma gdzie. Jeżeli nie podejmiemy natychmiast kroków, które spowodują, że odsuniemy PiS od władzy, to obawiam się, że niebawem ludzie wyjdą na ulicę, tak jak miało to miejsce w Kazachstanie. Obudźmy się. Michał Jaros podkreśla, że tarcza antyinflacyjna PiSu jest dziurawa jak sito i pełna błędów, za które płacą obywatele. Echo 24, Oliwia Stasiak.